Tak, wznawiamy obrady. I proszę bardzo, radny Stanisław Wełniak. Ja zostanę tu upoważniony do przedstawienia takiego wniosku, aby sesję przerwać dzisiaj. I jutro, najpóźniej w poniedziałek, pan burmistrz otrzyma propozycję klubów, jeżeli chodzi o nasze uwagi co do generalnie realizacji projektu z funduszy tych norweskich. I kiedy odniesie się do tego, no to wtedy po prostu przywrócimy termin sesji, bo nie wiadomo, ile tam panu będzie potrzeba na to czasu. Taki jest formalny wniosek. Dziękuję. Padł wniosek. Dobrze. Bardzo proszę, panie burmistrz. A, pardon. Szanowni radni, myślę, że to jest o tyle niebezpieczne, że nasze uzgodnienia będą trwały choćby z tego powodu, że złożone przez was propozycje bardzo poważnie rozważę i skonsultuję z ministerstwem, aby uratować, uchronić projekt norweski. Skonsultuję się z ekspertami, więc to będzie przeciągało w czasie, a w puli mamy wydatki bieżące, o których tutaj dziś mowa, bardzo istotne, które muszą być uchwalone, żebyśmy mogli płynnie tutaj funkcjonować. Dlatego zgłaszam swoją autopoprawkę, którą za chwilę może przedstawić tutaj państwu i dostaliście wszyscy na stolik, która pozwoli nam zamknąć ten temat bieżący i przesuwa, przypomnę, uzgodnienia przed chwilą, które miały miejsce, są efektem pierwszego właśnie kompromisu, która przesuwa, zdejmujemy zadania dotyczące, ogólnie mówiąc, biura karier z wydatkowania w tym roku i zostawiamy tą dyskusję o funduszach norweskich sobie właśnie w poniedziałek. Już wychodzę z tą zaproszeniem na poniedziałek, abyśmy kontynuowali, ale dzisiaj to proponuję, aby przyjąć tą autopoprawkę i zakończyć zmianę w budżecie na rok bieżący, abyśmy mogli dokonać płatności, które po prostu mamy potrzebę zrobić, tak, w tej chwili. Mogę tą autopoprawkę przedstawić teraz? No, był pierwszy wniosek tutaj pana radnego. Tak, poczekamy, aż pani sobie poradzi. Bardzo proszę o treść wniosku. Wniosek jest następującej treści. Rada postanawia, może masz rację, proponuje się przerwać obrady dzisiejszej sesji. Najpóźniej poniedziałek przedstawiciele klubów radnych, zadbajmy o Złotów i połączył na Złotów, przedstawią burmistrzowi tak, propozycję realizacji programu, który ma być finansowany z tak zwanych funduszy norweskich. Po przygotowaniu nowego projektu, projektu budżetu i projektu WPF-u, burmistrz poinformuje przewodniczącego rady o wznowieniu obrad sesji. O terminie
wznowienia obrad sesji. Dziękuję bardzo. Pan radny Piosik. Teraz oficjalnie, tak? Już witam serdecznie wszystkich. Tu do pana Wełniaka adnotacja, bo powiedział, żebym się nie wtrącał w trakcie przerwy. Mam prawo się wtrącać. Sesję śledziłem podczas drogi. Pana wypowiedzi też. Uważnie słuchałem. Uważam, że to wypowiedź nie na miejscu była. Rozumiem, że pana burmistrza autopoprawka nawet nie będzie rozpatrywana w związku z tym, że wniosek szybciej zgłosił pan Wełniak, tak? Tak. W zależności od tego, jak będzie głosowanie, bo może będziemy dalej pracować. No bo tutaj jest alternatywa tego, żebyśmy dzisiaj jakiś konsensus wypracowali. A z tego, co wiem, to chociażby było dla mnie to istotne, bo też w trakcie przerwy zapytałem pana Grzegorza Kolera odnośnie jego stanowiska, gdyż jest dyrektorem zespołu szkół i myślę, że tutaj takie osoby powinny się wypowiedzieć na temat chociażby tego wątpliwego biura karier. Z tego, co wiem, pan Grzegorz potwierdził, że jest za i nie ma nic przeciwko temu projektowi, a tutaj pan Wełniak nawet nie chce widzieć tego w WPF-ie, tylko całkowicie ma to być usunięte, więc uważam, że chociażby głosowanie propozycji autopoprawki pana burmistrza mogłoby dać szansę chociażby pewnego stanowiska pewnych radnych, no bo tak to po prostu zrywamy, czyli tradycyjnie przedłużamy proces jakichkolwiek działań, tak? Z tego, co wysłuchałem też w trakcie, jak jechałem tutaj, w trakcie sesji, no burmistrz mówił o tym, że można było kompromis jakiś wypracować. No padły za chwilę słowa pana Koronkiewicza, że głosujmy wniosek właśnie, żeby czy przechodzi, czy nie przechodzi. Czyli to jest taka postawa po prostu, że tu nie dopuszczamy, żeby tu autopoprawka chociaż mogła użyć światło dzienne po to, żeby spróbować ją przegłosować. Może część radnych chciałaby to zrobić. Czy tutaj prawnie, nie wiem, może prawnie się powiedzieć, czy rzeczywiście wniosek, który miałby dzisiaj zakończyć sesję, powinien być, może się mylę, powinien być jako pierwszy. Ale to jest chyba też dobra wola tak naprawdę, nie? To tyle. Dziękuję bardzo. Radny Krzysztof Koronkiewicz. Ja chciałbym odpowiedzieć panu Piosikowi, żeby trochę uważniej oglądał, jak jedzie, bo ja wprowadzając wniosek, nie było jeszcze nic mowy o autopoprawce, więc trochę jakieś bzdety tutaj były w tym telefonie. Tylko szybciutko sprostuję. Uważnie słuchałem. Była wzmianka o tym, żeby tą chwilę po wypowiedzi pana burmistrza odnośnie właśnie propozycji tutaj ewentualnie czegokolwiek zdjęcia, była propozycja, żeby proponuję zakończyć to i przegłosować wniosek. Uważnie nie oglądałem, tylko słuchałem, bo oglądałem drogę jadąc tutaj do państwa. A bzdety, no skoro to dla pana radnego są bzdety, no to już pana zdanie. Dziękuję bardzo. Najpierw pan burmistrz i za chwilę pan mecenas. Dziękuję bardzo. Tak, ja w zasadzie będę chciał też przywołać pana mecenasa, bo już pewnie słyszy treść tego wniosku. Pan Stanisław Wełniak znowu tworzy tutaj pewne jakieś nowe rzeczy i już słyszę, że tam są pewne niemerytoryczne treści. Na przykład ja zwołuję sesję i wskazuję termin. Na pewno to nie są moje kompetencje. Drodzy Państwo, to jest najistotniejsze w tych naszych relacjach. Trzymamy się swoich kompetencji. Państwo macie podjąć decyzję. Ja jestem zmuszony Wam przypomnieć, że odkładając to z takim powiązaniem do czasu, kiedy porozumiemy się co do Norweski, które wymaga wielu uzgodnień, nawet wspominane po stronie ministerstwa, bieżące sprawy będą zawalone. Bieżące sprawy wymagają pilnej interwencji. To nie jest rozwiązanie. Jak się z tym czujecie? Ci, którzy byli jako przewodniczący klubu w tej chwili na spotkaniu, w którym wypracowaliśmy kompromis, jak się z tym czujecie, że jeden człowiek, który wyraźnie powiedział, że nie jest za tym, aby jakiekolwiek zdroje tu powstawało i za tymi funduszami, choć będzie teraz pewnie twierdził inaczej, dokonuje takiego przewrotu. To jest przewrót, to jest niebezpieczna zapawa, naprawdę na stogu siana z zapałkami. Ponosicie tego odpowiedzialność. Mamy wypracowany kompromis. O początku była mowa, że brakuje wniosku. Mamy ten wniosek. Chcę go za chwilę przedstawić. Przesuwający w czasie decyzję o biurze karier, akceptujący wszystko to, na co dyskusja wskazywała, że jest do przyjęcia.
Proszę o przegłosowanie tej autopoprawki. Przyjmuję ją nawet na siebie, żeby pokazać właśnie gotowość na tę realizację i na uzgodnienia, które już zakładam w poniedziałek. Siadamy do tego stołu i o tym rozmawiamy. Nie wiążcie tego, tak jak ten wniosek, zwołania sesji, spraw bieżących, podpisania umowy na budowę domu na ulicy Polnej. To wszystko będzie czekało. Ja mam tylko 30 dni, 15 już minęło, żebym podpisał umowę z wykonawcą. A wy będziecie to przeciągać. Dobrze, proszę bardzo, będzie pan podejmował decyzję, ja będę też o tym pamiętał i mieszkańcy także, więc jak najbardziej to jest pana rola. Moim obowiązkiem jest tylko przedstawienie skutków na tyle, ile potrafię, żebyście państwo mieli świadomość, bo ponosicie odpowiedzialność za znaczącą część tej decyzji, stanowicie tutaj kluczowe kwestie. Panie mecenasie, bardzo proszę. Tak, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie i panowie radni, drodzy goście. No, wniosek dotyczy zarządzenia przerwy w obradach sesji. Zgodnie ze statutem, który zawiera tylko jeden przepis normujący tą sytuację, w paragrafie 22 jest wskazane, iż sesja może odbywać się w ciągu jednego posiedzenia lub kilku posiedzeń. Powodem kolejnych posiedzeń sesji może być niewyczerpanie porządku obrad. Ogłoszenie terminu następnego posiedzenia odbywa się z pominięciem wymogów wskazanych w paragrafie 17 ust. 1 i paragrafie 18 ust. 1 statutu. W tych przepisach jest wskazany obowiązek doręczenia materiałów na 7 dni przed sesją oraz układanie porządku obrad. Z tego przepisu wynika w mojej ocenie to, iż termin, w którym powrócicie państwo do obradowania, powinien być ustalony już teraz, gdyż nie może to się odbyć poza sesją w trybie, no nie wiem, poza obradami. Także tutaj już powinniście państwo w mojej ocenie postanowić, kiedy się ponownie spotkacie na drugim posiedzeniu. Ponadto wniosek ten może mieć charakter tylko formalny, to jest państwo zarządzacie przerwę w posiedzeniu, natomiast całe kwestie związane z zobowiązywaniem określonych osób do jakichś działań czy przebiegu zdarzeń w przyszłości, no, leżą poza zakresem tego unormowania. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Gola chciał zabrać głos. Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Sesji Nadzwyczajnej słyszałem takie słowa, że jedni nie ufają, jedna strona nie ufa drugiej stronie. W związku z tym można się odnieść do tradycyjnego zapisu czarno na białym, ponieważ słowa są ulotne, taśmy giną w różnych sytuacjach i okolicznościach. Jeżeli to, co powiedział pan burmistrz i o tym zapewnia, przełoży to na papier, ewentualnie można to przyjąć za jakiś punkt wyjściowy. To jest tylko prośba, bo ja oczywiście nakazać nie mogę, ale myślę, że to by w jakimś sensie, w moim przekonaniu, no, uspokoiło całą tą atmosferę, niepotrzebną zresztą, niepotrzebną. Nie wiem, jakie jest zdanie kolegów, koleżanek i kolegów w tej kwestii, ale uważam, że tak to jest. Ponieważ, dlaczego ja tak mówię? Ponieważ wiele razy konsultowaliśmy, ustalaliśmy takie rzeczy, kończyło to się zupełnie inaczej i stąd jest ta obawa i niepokój, że no musi to być zapisane czarno na białym. Tak to wygląda. Tak to wygląda i to nie jest żadna złośliwość z mojej strony, ale kwestia zaufania, no ona już dawno została jakby w pewnym sensie mocno naruszona i dzisiaj jest trudno o stabilizację. Mnie to osobiście bardzo przeszkadza, bo mówiąc szczerze, nie tak sobie wyobrażałem pracę w Radzie Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piosik. Ja z tego, co zrozumiałem, tak, to jeżeli nie zostanie to wykreślone z WPF-u na kolejne lata, tylko przesunięte, to Rada w swoich kompetencjach ma to, że może to wykreślić po prostu. W przyszłości, tak? Na przykład w przyszłym roku możemy zrezygnować z pewnych zadań. W żaden sposób nie zamyka to. Czy ja to dobrze rozumiem?
Bo tu pan Koronkiewicz mówi mi, że nie. Bo ten pomysł bardzo mi się podoba, panie Henryku. Jeżeli macie takie wątpliwości, ja myślę, że burmistrz bez żadnego problemu zadeklaruje, że zostawiamy to w WPF, nie wykreślamy tego z WPF-u. Oczywiście pod warunkiem takim, jak zadeklarował, że będziemy o tym rozmawiać i nie jest wykluczone wykreślenia tych zadań. Rozumiem, że w tym momencie byłaby tutaj możliwość dojścia właśnie do tego konsensusu, żebyśmy mogli dzisiaj przegłosować i wprowadzić tą autopoprawkę, którą proponuje burmistrz. Jeżeli pan, panie Henryku, ma taką siłę perswazji i przekona resztę radnych lub też radni przychylą się do tej propozycji, to zostawiam to w rękach burmistrza, jak najbardziej jestem za, ale ja myślę, ja tu chciałem, no nie wiem, to ktoś już precyzował, że przecież jeżeli jest coś wpisane do WPF, to nie znaczy, że my musimy to realizować, tak? Rada może przegłosować, że zadanie wykreślamy. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Nie będę tutaj bardzo merytorycznie odpowiadał, bo mamy najlepszego skarbnika, panią Jadwigę, i ona może o to wyjaśnić, ale czym innym jest oczywiście WPF, czy innym jest budżet na dany rok. I my w tej chwili przygotowujemy na tej sesji nadzwyczajnej, zmieniamy uchwałę budżetową, aby doprecyzować wydatki jeszcze w tym roku. I tam pojawiło się w kwocie 4000 biuro karier. To czarno na białym, panie Henryku, ma pan przed sobą. To jest moja propozycja autopoprawki wycofująca to w toku dzisiejszej dyskusji. To jest konkret i to jest dowód. To jest zapisane czarno na białym i to jest moja deklaracja, jakby nadzieja w ramach tego wypracowanego kompromisu, że tym zajmiemy się podczas oddzielnej dyskusji poświęconej funduszom norweskim. Nie ma tutaj innych zagadnień jak to, które właśnie w toku tej dyskusji wyszło. Będziemy mieli spokojnie czas, kiedy doprowadzimy do tego spotkania i będziecie państwo decydować o budżecie na rok 2022 oraz wieloletniej prognozie finansowej, czyli kolejnych przedsięwzięciach, będziecie dokonywać tam w nich zmian. A ja postaram się, żeby już nie było takiej potrzeby, żebyśmy po spotkaniu, które sobie obiecujemy, wypracować takie rozwiązanie, że ja zawnioskuję własną autopoprawką i wniosę te zmiany wypracowane, ale nie tak jak tu dzisiaj. Rozmawiamy, drodzy państwo, a wy kontaktujecie się za chwilę na sali sesyjnej z jednym człowiekiem i wywracacie wszystko do góry nogami. Proszę, może powie pan coś jeszcze na ten temat. Ale tak, tak pan to się zachowuje, po prostu całkowicie pan destabilizuje naszą gminę i nasz budżet, nie wykazując się przy tym wiedzą, którą powinien pan mieć. Wprowadza pan zapisy, które są po prostu uchylane, uchylają uchwały. Ludzie jakiegoś powodu panu traktują jako autorytet, ale to jest po prostu już fatalnie to wygląda. Bardzo proszę. Proszę panią Jadwigę o zabranie głosu, bo żeby państwu może to wyjaśniła. I nie dajcie się tutaj namawiać na takie właśnie amatorskie jakieś rozwiązania. Pani Jadwiga. Jeśli chodzi o zapisanie przedsięwzięcia w WPF-ie, to tutaj te propozycje zgłaszania, to należy akurat do pana burmistrza. Natomiast jeśli państwo uchwalicie już, jeżeli uchwalicie i będzie to przedsięwzięcie już obowiązywało, realizacja jego będzie możliwa, to zdjęcie tego z prognozy rzeczywiście wymaga zgody pana burmistrza, ale zapowiedź jest taka. Jeżeli faktycznie tutaj doszłoby do tego, że uchwalilibyście państwo tę autopoprawkę, która zostaje wprowadzona, to nadal w polu gry jest to przedsięwzięcie polegające właśnie na tej organizacji biura karier i to może być dalej dyskutowane i takie zapewnienia tutaj padły, że za zgodą pana burmistrza, jeśli rzeczywiście to będzie takie tutaj nie do realizacji dla państwa, to zostanie to zdjęte. No ale mamy nadzieję cały czas, że nie, bo jest to jedna z najważniejszych części tych funduszy norweskich. Ale rzeczywiście tak jest, jeżeli zostanie uchwalone i przyjęte, to rzeczywiście tak jest, że zdjęcie tego wymaga zgody pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Pan Henryk Gola. Mam
Mam pytanie do... Proszę Państwa, proszę o chwilę uwagi i skupienia się może, bo chciałbym zadać Panu Burmistrzowi takie pytanie. A mianowicie chodzi o to, jeżeli dzisiaj po przyjęciu tej autopoprawki, przegłosowalibyśmy i propozycje budżetowe, czy projekt budżetu i WPF-u, czy te uchwały są podstawą do podpisania umowy z ministerstwem w sprawie funduszy norweskich? Właśnie chcę na to chcę usłyszeć pełną rzetelną odpowiedź, ponieważ to jest podstawą obaw bynajmniej dwóch klubów radnych i dlatego prosiłbym o wypowiedź w tej kwestii. Dziękuję Panie Henryku. Pan Burmistrz. Tak. Poproszę zaraz o zabranie głosu zastępcę, która ten projekt głównie realizuje, ale ze swojej strony mówię, choćby nawet było, to ja nie pojadę jutro do Warszawy podpisać tą umowę, ciesząc się i zacierając ręce, że wszystkich Was w jakiś sposób wprowadziłem w błąd. Ale proszę o techniczną odpowiedź. Ja może odwrócę pytanie. Czy, i zapytam Pana Wełniaka, czy byłby, podpisałby jakąkolwiek umowę, jeśli nie ma funduszy w budżecie następnego roku? Podpisze Pan umowę? No więc właśnie. I to jest dokładnie to. Proszę Państwa, przecież my w tej chwili, Państwo debatujecie nad zmianami w budżecie 2021. Budżet 2022 przecież jeszcze nie jest uchwalony. I tam nie ma, w tym budżecie, który zaproponowaliśmy, są fundusze norweskie, ale Państwo możecie je wyjąć. W tym momencie jak można pytać burmistrza, czy pojedzie na podstawie WPF-u i budżetu 2021 podpisywać umowę, która będzie zobowiązaniem na rok 22, 23, kawałek 24. Moje pytanie brzmiało, zupełnie ma inny sens. Chodzi mi o tegoroczne zachowanie. Czy to nie będzie podstawą, bo jeżeli WPF przechodzi z projektem tym przedstawionym 15 listopada, i on tutaj jest zgodny, bo to pani skarbnik zawsze podkreśla, że musi być zgodność starego roku z nowego i to jest taka ciągłość jakby, no musi być ona zachowana. I chodzi tylko o to, czy te właśnie nie będą przesłanką do tego, bo pani wiceburmistrz mówi, że nie będzie, ale WPF jest tutaj największym zainteresowaniem ministerstwa, bo oni chcą wiedzieć, co będzie. No w piśmie, w którym przysłano 20 bodajże 9 października, jest otwarta droga do ewentualnych poprawek. Oczywiście ze wskazaniem, że to się może przedłużyć w realizacji zadań. I z tą pewnością, że na pewno ministerstwo nie podpisze żadnej umowy na 29 milionów złotych, a na 16 milionów złotych, bo innej drogi nie ma. Pan naczelnik tegoż wydziału właśnie rozwoju o tym ze mną rozmawiał i potwierdził, że te 16 będzie. Dlatego też, jeżeli tutaj jest słownie czy werbalnie wyraźnie napisane, że ten rok nie będzie miał żadnego wpływu ani podstaw do tego, ja wiem, że pani kręci głową, ale ja nie jestem ani ekonomistą, ani prawnikiem. To jest tylko moje proste myślenie. A jeżeli obawy wynikają, to pan burmistrz mówi o tym, żeby dyskutować. Więc ta odpowiedź, jeżeli będzie czysta i zapewniająca, to nie widzę przeszkód wtedy, żeby ewentualnie, to jest tylko moje zdanie, nie pozostałych członków dwóch klubów. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz. No może oddam głos. Ja jeszcze tylko może uzupełniłabym wypowiedź tutaj pani burmistrz odnośnie podpisania tej umowy. Proszę Państwa, to nie jest tak szybko. Zresztą ta umowa, którą byśmy podpisali z ministerstwem, to ona ma charakter dochodowy, więc tutaj akurat zapisanie tego w budżecie w WPF-ie to nie ma znaczenia. Znaczenia mają tutaj umowy, które zawrzemy jako zobowiązania, czyli na wykonawstwo. No ale tutaj musimy czekać na Państwa akceptację.
ale to też musicie Państwo wziąć pod uwagę, że ten moment, kiedy powiedzmy, że nastąpi porozumienie co do tego, co Państwo tutaj będziecie chcieli realizować w ramach tego projektu, to przecież też musi zaakceptować ministerstwo i to o to Pani Burmistrz też pewnie chodziło, że to wszystko potrwa w czasie. To też jest niemówione, że to, co tutaj kompromisowo no, przyjmiemy wspólnie, to będzie zaakceptowane. Także to no, nie wiem, jak to dalej będzie się toczyło. Pan burmistrz jeszcze chciał przepraszam, jeszcze chwilę. Czyli prace nad dzisiejszym budżetem do 2001 roku i przesunięcie tej poprawki o 4000 zł, powiem tak, w prawą stronę na 2020 rok, nie zagraża żadnym dalszym działaniom. No bo to o to mi tylko chodzi. I jeżeli jest taka sytuacja, to nie wiem, czy koleżanki i koledzy radni z dwóch klubów, czy przewodnicząca musiałby zezwolić na krótką, pięcio, może siedmiominutową przerwę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No jest wniosek, no najpierw przegłosujemy. Dodam, Pani Przewodnicząca. Tak, proszę Panie Burmistrzu, później Pan Radny. Bezpiecznikiem jest to, że wszystko po 9 lipca od czasu, kiedy dostaliśmy informację o przyznaniu środków, jest kwalifikowane. Nie? Dlatego dziś podjęta decyzja, że budujemy dom multiopieki. Jak podpiszę umowę, będzie podlegało to dofinansowaniu. Nie? Jeśli przegłosowalibyście dzisiaj biuro karier i byśmy wydali te 4000 w tym roku, wszystko po 9 lipca tego roku byłoby też refundowane, ale w tej sytuacji mamy jest inaczej. Podejmujemy tą decyzję, budujemy dom multiopieki, na razie nie to. Następny krok to jest spotkanie, w którym ustalamy wskazane przez Was zadania, które mają te fundusze opuścić. Ja Was, co wejść w zamian, bo tak słyszę, że to będzie w tą stronę i zgadzam się z tym, uszanuję to, ale nie ja będę podejmował tylko i wyłącznie decyzję, bo będę konsultował to z ministerstwem, czy nie narusza to projektu. Czy na przykład biuro karier, jeżeli byście uparli się, że nie może być, używam takiego słowa, ale tak naprawdę okaże się, że to ja Wam przedstawię argumenty, zaproszę do tego nawet ekspertów, których znacie, żeby nam pomogli w ocenie sytuacji na bieżąco. I ja zakładam, że dopracujemy takie zadania w funduszach norweskich, które akceptujemy na tyle, że ja sam autopoprawką do projektu budżetu, który jest teraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w dniu sesji budżetowej, a więc 20, prawdopodobnie 2 grudnia, sam zaproponuję te zmiany, które wypracowaliśmy. Sam za je zaproponuję, żeby było przygotowane technicznie dobrze. Znaczy, Pani Jadwiga, poproszę ją, żeby to przygotowała i żeby były tam zadania, które nie będę mówił, zobaczcie, wyrzucili to. Nie, Wy macie ten przywilej, że stanowicie, ja to szanuję. Takie jest, według Państwa są priorytety, ale ja nie róbmy z tego tak niepotrzebnych emocji. Ja muszę powiedzieć o biurze karier, bo my wiemy od podszewki, na jakie to reaguje problemy w mieście. Możecie uznać, że to nie jest sytuacja, która dzisiaj jest priorytetowa, jest inna, ważniejsza. Ale nie dziwcie się, że wykładam Wam wszystkie argumenty. Jak się pojawi, nie inwestujemy w tereny inwestycyjne, no to powiem, co to oznacza, że ledwo zapięliśmy budżet po stronie bieżących dochodów z wydatkami, że musimy nowych inwestorów pozyskać, ale jeśli uważacie, że odłożyć to możemy na 2-3 lata, a może wspólnie wypracujemy inne rozwiązanie, choćby Polski Ład. Pomysł wstępny, który słyszę, zagospodarowania terenu przy szkole podstawowej numer 2, który w tej chwili nigdzie nie jest ujęty, zagospodarowania terenu na sportowo przy szkole numer 2, nie? Który jest projektowo gotowy, to jest jak najbardziej, możemy to właśnie zgłosić w ramach kolejnego naboru w Polskim Ładzie, bo jeszcze go nie ogłosili. Dostaliśmy w pierwszym naborze na przedszkole, a w drugim razem zdecydujmy na co. To uważam, że jest dobry pomysł, bo jest dokumentacyjnie przygotowane. I tak dalej, i tak dalej. Także Wasza decyzja będzie taka, ją uszanujemy, wypracujemy z udziałem może ekspertów. Ja nie będę nigdzie jeździł podpisywać umowy po dzisiejszej podjętej uchwale. Deklaruję to. Dziękuję bardzo. Łukasz Piosik chciał zabrać głos, Stanisław Wojtoń. Zakończymy dyskusję, będziemy głosować. Jeszcze Krzysztof Kronki, dziękuję. Ja chciałbym się tutaj jeszcze odnieść do Pana Goli odnośnie tego stwierdzenia, że tam pewna osoba, tak w ministerstwie, naczelnik jakiegoś wydziału, dokładnie nie wiem, z kim tam Pan konsultował, mówi, że te 16 milionów jest zagwarantowane, ale no to teraz tak, pytanie.
Jeżeli dość sporą część tych wydatków miękkich miałoby zająć chociażby biuro karier, do którego teraz nawet nie jesteśmy pewni, tak? Czy państwo nie są pewni? Ja oczywiście się zgadzam, no każdy może mieć tam wątpliwości. Jeżeli byśmy je zdjęli, tu chyba słyszałem, jeśli się nie mylę, że dość spora kwota z twardych środków spadłaby w tym momencie, tak? Że kwota z tych 16 na pewno by była niższa. Jeżeli nie jesteśmy pewni, no od wiertów to na pewno, to wiem, że państwo tutaj dość drastycznie się na ten temat wypowiadali, ale jeżeli byśmy to też zdjęli, no to następne spadają. Już nie mówię o samej istocie, bo już to poruszaliśmy. Istotę samego projektu. No i tu w tym momencie jest cały czas to potwierdzenie, że no był czas na to, żeby inne jakieś działania miękkie konsultować, byli po to eksperci i tak dalej, tutaj pracownicy mocno się zaangażowali. To był właśnie zeszły rok, tak? Całe te 12 czy tam 10 miesięcy wstecz. Bo teraz co myślicie, że co zamiast tych miękkich, jakie jeszcze zaproponujecie inne miękkie zadania po to, żeby rzeczywiście się zmieścić w tych 16? Bo nie da się tak zrobić, chyba że źle rozumiem. Nie da się tego w taki sposób zrobić, że zdejmiemy te miękkie i otrzymamy 16 milionów. A przecież w tych, bo ja sobie wyobrażałem to w ten sposób, że państwo zaproponują, jakie ewentualnie wykreślić twarde inwestycje. Po to, żeby zmniejszyć tą kwotę 11, tam, czy już teraz w tej chwili, bo właśnie już się troszkę pogubiłem, chyba 8,5, tak, jeżeli przedszkola weszły. Tak? 8,5 tych, które mielibyśmy z miasta dofinansować. No więc nawet jak mówicie, że 3, tutaj pan Krzysztof mówi, że 3 by można było dołożyć, no to wskażcie 3 miliony tych, które rzeczywiście wykreślić, które byłyby najmniej istotne. Będzie to w poniedziałek. Tak, no to będzie w poniedziałek przedstawione, tak? Bo jedno tylko to, co chciałbym powiedzieć, takie moje spostrzeżenie, bo po prostu dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego taka obawa, żeby w WPF-ie na przykład zostało tam dalej biuro karier. No przecież wiemy, że to są te właśnie miękkie, to są te istotne rzeczy. No tutaj sam dyrektor zespołu szkół potwierdza, że jest że jest to jednak istotny element w procesie kształcenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Wojtuń. Tak, ja chciałbym tylko dodać, że żeby może uspokoić się radnych, bo jestem za tym, żeby te autopoprawki pana burmistrza jednak przegłosować dzisiaj, bo nie wyobrażam sobie realizacji tego projektu bez uzgodnień tutaj między burmistrzem a radą, ponieważ w trakcie przyszłego roku, następnego, pewnie co sesję będą dokonywane zmiany związane z funduszami norweskimi, ponieważ będą różne wyniki przetargów, zamówień, być może jakieś zadania nie uda się zrealizować, trudno powiedzieć. No i dogadać się po prostu trzeba, bo nie ma takiej możliwości, że burmistrz wpisze wszystkie zadania w wieloletniej prognozie, wpisze bez uzgodnienia z radą i potem będzie prosił radę o to, żeby zmieniała kwoty tam wydatkowane. Także myślę, że nie ma się czego obawiać, że ten WPF, wpisane te zadania w WPF-ie w tej uchwale, żeby zostały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Koronkiewicz, później pan Roman Górzewski. No tutaj jak słyszeliśmy wcześniej, po przegłosowaniu tego WPF-u to nawet zostało potwierdzone, że no to już będzie dobra wola pana burmistrza, żeby się dogadać, który zdejmie, który nie. I to jednak w gestii pozostaje pana burmistrza. Po 7 latach, panie burmistrzu, dał się pan poznać z tej strony, że no nie dotrzymuje pan słowa. Że wszystkie kompromisy, które były w ciągu tych 7 lat, nie sprawdzały się. Wszystkie pańskie obietnice, gdzie opracowywaliśmy budżety, nie były realizowane. Więc jak można teraz panu zaufać, że pan po przegłosowaniu tego WPF-u powie przy rozmowach, nie, ja się na to nie zgodzę, to ma zostać, to musi zostać, tego się nie da wyłączyć i zostaniemy ręką w nocniku, jak to się mówi, bo został już WPF przegłosowany. Ja na pewno nie podniosę ręki za tym WPF-em ze względu na to, że nie ufam panu. I taka jest prawda. Co do zdjęcia, żebyśmy my pozdejmowali, to tutaj chciałbym wytłumaczyć panu Piosikowi, że nad tym pracował cały sztab.
Teraz jeżeli Rada by miała wziąć kilka pozycji, uciąć, które miękkie łączą się z twardymi, będzie w naszym, dla nas będzie bardzo dużym problemem, bo nie poradzimy sobie z takimi rzeczami. Dlatego najlepszym kompromisem, który myślimy, że byłby, to właśnie to, że przedstawimy panu burmistrzowi propozycję inwestycji na rok 2022 wraz z inwestycjami, jakie chcemy zrobić długoterminowe na rok 2022, nawet do 2026 i propozycje nasze, które byśmy widzieli, inwestycje twarde i miękkie z funduszy norweskich do wykreślenia, z tym, że wolną rękę uważamy, że powinien mieć pan burmistrz i jedne z drugimi rzeczami powiązać, bo one się łączą. Nie możemy wyrzucić jakiejś inwestycji twardej, gdzie ma powiązane z miękkimi, a miękkie mają z niektórymi więcej z inwestycjami twardymi, nie tylko z jednym, tylko z kilkoma. Więc to jest naprawdę bardzo trudne zadanie, żeby teraz do 22 grudnia to wszystko zrealizować. Co do, niech pan też prosiłbym bardzo, bo to uraża nam, jeżeli pan twierdzi, że jedna osoba, czyli pan Wełniak, nami tam steruje, czy jego za wzór bierzemy. Nie, każdy z nas ma swój rozum i każdy z nas jakąś tam decyzję podejmuje. Chociaż przyznam, że jednak pan Wełniak, jak dla mnie, ma bardzo dużą wiedzę i dużo większą od pana, bo jednak dłużej był niż pan jest. Dużo więcej wykazał przez te lata inicjatywy i dużo więcej zrobił dla Złotowa niż pan. A pańską ocenę, panie burmistrzu, no sorry, ale to nawet ostatnio starosta pana ocenił no negatywnie pańską pracę. Więc w tym momencie takie zaufanie, żeby panu dać po 7 latach, nie, ja nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Roman Górzewski. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przysłuchuję się temu i to praktycznie ten temat miało to być dzisiaj szybko pójść, ale ja jestem dalej na zasadzie kompromisu. I dajmy sobie szansę. Ten krok pana burmistrza, który tutaj jest odnośnie tego, że będziemy pracować, jest ta autopoprawka odnośnie tego, co jest sporne, otwiera nam kartę. Jeżeli tego nie załatwimy dzisiaj, to będziemy się bujać przez tydzień i dwa i już praktycznie nie, czasu jest bardzo mało. Ja, tak jak Krzysztof mówi, każdy ma swoją wolę. Ja akurat, moja wola jest, żeby panu burmistrzowi zaufać. Jeszcze raz, jest to tutaj istotne i ważne, najbliższe dwa lata, duże pieniądze. Koleżanki, koledzy, dajmy sobie szansę i dajmy tą szansę. Wiem, że tego zaufania jest bardzo mało, ale proszę was, żeby jednak tą autopoprawkę przyjąć i do tego stołu siąść, bo mieszkańcy tego potrzebują. Bardzo pilnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Łukasz Piosik, ostatni raz. Dosłownie króciutko. Panie Krzysztofie, ta część wypowiedzi, bardzo się z niej cieszę, bo myślę, że w końcu zrozumieliśmy, o co w tym wszystkim chodzi. Że to wskazanie tych pewnych zadań, cieszy mnie to, że chcecie wskazać, właśnie rzeczywiście pewne propozycje pokazać i mam nadzieję, że argumentacja też, która będzie pewnie miała miejsce po drugiej stronie tutaj, że pewnych rzeczy się nie da zrobić, bo mogą źle wpłynąć na projekt, że to już nie ten czas jest, że będzie też właśnie wysłuchana i uważam, że to są rozmowy, także tu pełen szacunek, ale to, no, do tej drugiej też się odniosę, bo no pewnie pan Stanisław ma więcej doświadczenia, bo wiele lat prowadził jako burmistrz tutaj i lider naszego miasta, tak? No ale panie Krzysztofie, no też świadczy chociażby pana byłego burmistrza zachowanie na sesji i na debacie. Jakie jest podejście do innych osób? No i nie można w tym momencie, to pan próbuje obrazić pana burmistrza, a naprawdę szacunek za tą pierwszą część wypowiedzi, bo w końcu widzę, że rozumiemy to, co do siebie mówimy powoli. Ja też szanuję wasze zdanie, że macie wątpliwości i tak dalej. No a ta druga część, no ja myślę, że ci, co oglądają, mogą sami sobie zweryfikować. Doświadczenie oczywiście jak najbardziej, a to jak
wygląda szacunek do drugiej osoby, no to tu widzimy wypowiedział się w tej drugiej części. Dziękuję. Ja też oczywiście bardzo proszę o to, żeby tutaj dziękuję słowom pana Romana, że no słuchajcie, no musimy jakoś zacząć sobie ufać, tak? Bo myślę, że na tym tylko traci miasto. Jeżeli cały czas mówimy, nie mamy zaufania, nie mamy zaufania, burmistrz deklaruje tu kilkukrotnie w trakcie sesji. Jeżeli rzeczywiście będzie inne działanie, no to sam siebie postawi w takim świetle, a nie innym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze radna Mariola Wegner. Ja tylko się przychylam jeszcze do tego, co też między innymi powiedziałam na naszych wewnętrznych rozmowach. No niestety, ja też tego zaufania nie mam. Przykro mi, ale po tylu latach, po takim uważam traktowaniu, ciężko jakiekolwiek zaufanie odbudować, dlatego uważam czarno na białym jest lepszym rozwiązaniem. No i dlatego będę głosować jak uważam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To przejdziemy do głosowania. Tak. Wniosek formalny radnego Stanisława Wełniaka złożony na sesji w dniu 2 grudnia 2021 roku w sprawie zwołania przerwy w obradach 37. sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Proponuję się przerwać obrady dzisiejszej sesji najpóźniej w poniedziałek, chyba do poniedziałku. Przedstawiciele klubów radnych przedstawiają burmistrzowi propozycję realizacji programu, który ma być finansowany z tak zwanych funduszy norweskich. Po przygotowaniu nowego projektu budżetu i WPF-ów burmistrz poinformuje przewodniczącego rady o terminie wznowienia sesji. Do poniedziałku. Do poniedziałku. Nie, wystarczy przyczynek moim zdaniem. Proponuję, że przebrać obrady przyczynek. To jest to najpóźniej. Nie, najpóźniej w poniedziałek przedstawiłem. Nie, tu chodzi o to, że do poniedziałku przedstawimy naszą propozycję. Nie wystarczy zrobić za sesją przecinek, a na poniedziałek jest kropka. Po sesji kropka. Najpóźniej w poniedziałek przedstawiciele klubów radnych przedstawią burmistrzowi. Nie. Ma być przecinek czy kropka? Kropka. Nie, bo pani robi tam zmiany, my tego nie widzimy, wiesz? Proponuje się przerwać obrady dzisiejszej sesji. Kropka. Najpóźniej w poniedziałek. Ale ja bardzo proszę, przepraszam bardzo Państwa.
zwróciłam uwagę. Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę, pani skarbnik. Ja nie wiem, ale z tej treści wynika, że państwo przedstawicie projekt, tak, propozycję realizacji programu i jakby bez dyskusji pan burmistrz przygotowuje pod to zmiany. A tu chodzi o to, żeby jednak no, wspólnie jakiś ten kompromis chyba wypracować, ale przy przegłosowaniu tego wniosku to wygląda na to, że państwo przedłożycie, a burmistrz od razu bez dyskusji, bez... Ale z wniosku to nie wynika. Na podstawie przedłożonych. Zawsze chcę. Ale słuchajcie państwo, nie. Ale nie, ja, proszę państwa, ja tylko zwracam uwagę, żebyśmy byli wszyscy świadomi, tak? To ten wniosek właśnie w ten sposób zadziała, brzmi, tak? Że zostanie przedłożona propozycja tutaj państwa i tak jakby pan burmistrz jest zobligowany do przygotowania materiałów. Do przygotowania materiałów uwzględniających państwa propozycje. Ja bardzo proszę pana Tabora o zajęcie głosu. Ja tylko jeszcze raz powtórzę, no tu w tym wniosku jest no kilka takich formalnych naruszeń, które no powodują, że w najlepszym razie będzie on bezskuteczny, a w najgorszym spowoduje powstanie rozwiązań, które znowu będą obarczone wadą nieważności. Po pierwsze, brak terminu wskazania odnośnie tego, kiedy państwo przywrócicie obrady sesji i będziecie dalej obradować. Na pewno nie może zrobić tego burmistrz, bo burmistrz nie zwołuje sesji, tylko decyduje o tym przewodniczący rady. Jeżeli jesteśmy w trakcie posiedzenia, no to się powinno to odbyć w trakcie posiedzenia, a nie poza. To jest kolejna uwaga. I tak jak mówiłem, oczywiście państwo mogą sobie wewnętrznie pewne rzeczy ustalać, natomiast rada ma postanowić tutaj wyłącznie tylko i tylko o przerwaniu sesji i wskazania następnego terminu. Natomiast cała reszta, kto co ma zrobić, to nie jest w ogóle unormowane w statucie. No to państwo mogą sobie to ustalić poza sesją, po co? Natomiast motywy tego rozstrzygnięcia to są tylko motywy, natomiast wniosek formalny dotyczy zwołania przerwy w obradach i tylko to powinni się państwo wskazywać. Natomiast pan może sobie oczywiście uzasadnić to w ten sposób, że planujecie jakieś działania i to jest owszem ok, natomiast nie jest to przedmiotem głosowania i nie jest to źródłem zobowiązań, czy to dla burmistrza, czy też dla przewodniczącego rady, który też przecież powinien wiedzieć, co ma zrobić, tak? A państwo powinniście to ustalić na tej sesji. Bardzo proszę, panie Stanisławie, włączyć mikrofon. Jeżeli zaczniemy dochodzić do szczegółów, to dojdziemy do takiej dyskusji akademickiej, że nie skończymy ją do 12. Idea tego przecież jest prosta, że ma odbyć się dzisiaj zamknięcie sesji i w innym terminie ma być ponownie rozpatrywana sprawa nie budżetu na 2022 i nowego WPF-u, tylko to, co jest w porządku obrad na dzisiejszej sesji, zmian w budżecie i w WPF-ie. I w związku, panie mecenasie, i w związku z tym, ponieważ po to tutaj tą sesję przerywamy, to wskazujemy, jakie ma Rada oczekiwania, żeby burmistrz
po zwołaniu ponownie tej sesji, czy wznowieniu tej sesji, wiedział, co od niego Rada oczekuje. Czy to jest za wiele? To jest za wiele? Tak jak powiedziałem, przedmiotem wniosku formalnego jest zwołanie przerwy. Natomiast pan może te oczekiwania artykułować i pan to w tej chwili czyni. Natomiast nie mogą być one przedmiotem wniosku o zwołanie przerwy. Bo to nie jest wniosek formalny, tylko pan merytorycznie przewiduje przebieg dalszych zdarzeń. To nie jest wniosek formalny wtedy. To, co pan kwestionuje, to jest niejako uzasadnienie dla przerwania sesji. Kwestionuję uzasadnienia, bo gdyby to było uzasadnienie, to uzasadnienie może być jakiekolwiek, jeżeli jest polityczna większość. Natomiast chodzi mi o umieszczenie uzasadnienia w treści wniosku. Przecież przed chwilą pan powiedział, że pan chce to uzasadnić i motywy zgłosić. Nie zrozumiemy się niestety. Przechodzimy do głosowania. Przeczytam wniosek formalny radnego Stanisława Wełniaka złożony na sesji w dniu 2 grudnia 2021 w sprawie zwołania przerwy w obradach 37 sesji Rady Miejskiej w Złotowie. Proponuję się przerwać obrady dzisiejszej sesji. Najpóźniej w poniedziałek przedstawiciele klubów radnych przedstawią burmistrzowi propozycję realizacji programu, który ma być finansowany z tzw. funduszy norweskich. Po przygotowaniu zmian projektu budżetu i WPF-u burmistrz poinformuje przewodniczącego rady o terminie wznowienia sesji. Przechodzimy do głosowania. Wszystko jest jasne? Pytanie, bo nie wiem, czemu mikrofon, bo dobra. Jak to teraz wygląda? Bo powinien, z tego co pan mecenas mówił, powinna być we wniosku zawarta data następnej, ustalona data następnego spotkania, tak? Sesji. Jeżeli nie jest ustalona, ja wiem panie Wełniak, że pan mówi, że nie, ale to wniosek jest sformułowany błędnie, więc nie wiem, mam możliwość nie brania udziału w głosowaniu? Bo czemu mam z błędnie sformułowanym wnioskiem głosować? Czyli to jest tak jakbym, nieważne czy zagłosuję przeciw czy za, no ale to jest niepoprawnie skonstruowane. Taki został złożony wniosek i będziemy teraz głosować. Może pan wyrazić opinię w głosowaniu. Czy pani przewodnicząca rozumie, że on jest źle sformułowany, że wniosek o przerwaniu sesji powinien być tak skonstruowany, żeby od razu wskazywał termin następnego posiedzenia? Jestem tego świadoma. No to dobrze, to ja nie biorę udziału proszę w głosowaniu. Proszę bardzo, pan radny Koronkiewicz. Pan Łukasz? O, dziękuję. Ja tylko chciałbym powiedzieć tak. Została rzucona propozycja, żeby jakieś były uzgodnienia. I tak wygląda właśnie ten kompromis, panie burmistrzu. Aby utrudnić, aby nam szpilę dać, aby tutaj jeden zajączek drugiego podeprzeć. To są te wasze kompromisy. Jak my mamy wam wierzyć? Panie burmistrzu, nie ma rady, nie da. Bo można by było, wiadomo wszyscy o co chodzi. I wiadomo w jaki to zamiast wspólnie, żebyśmy to zrobili, żeby było dobrze i żeby to miało ręce i nogi. Skonstruować tak wniosek, żeby to nie było zastrzeżeń. Nie, to lepiej szpilę dać. No pewnie, bo tak tylko to potraficie, taką właśnie drogą. I jak mamy uwierzyć, panie burmistrzu, że chcecie iść na jakieś kompromisy? Puka pan w czoło. No powinien pan może faktycznie puknąć, ale dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Przepraszam. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Za głosowało 5 radnych, przeciw 4, 2 się wstrzymało. Wniosek przeszedł. Teraz trzeba ustalić kolejny termin sesji. Bardzo proszę, Stanisław Wełniak. To znaczy, to oczywiście nie jest akurat przedmiotem obrad sesji, ale jest związane z tymi właśnie wszystkimi proceduralnymi problemami, które tutaj Rada ma. Jak wiadomo, pan burmistrz wystąpił do RIO o wskazanie czy rozpatrzenie, czy uchwała ostatnio podjęta na poprzedniej sesji jest zgodna z prawem.
RIO orzekło, że uchwała ma uchybienia w postaci złego przywołania przepisów prawnych i w związku z tym uchyliło tą uchwałę. Oczywiście ja mam odmienne zdanie i uważam, że tak interpretowany przepis pozbawia radnych rzeczywiście możliwości wykonywania mandatu. A polega to na tym, że oczywiście rozdział kompetencji jest oczywisty między burmistrzem a radą, natomiast nie może w moim przekonaniu być, być może ja się mylę, nie może być takiej sytuacji, żeby przewaga, która wynika z ustawy co do niektórych kompetencji burmistrza w kwestii kształtowania budżetu i WPF-u, pozbawiała radnych jakichkolwiek możliwości wpływu na kształt tych dokumentów. Jest to po prostu niezgodne w moim przekonaniu z całą ideą wszystkich przepisów ustawy o samorządzie. I w związku z tym, i jeszcze jedna rzecz. Ponieważ tyle co wiem, pan przewodniczący rady skierował do RIO swoje uwagi co do wznowienia tego postępowania o nieważności tej uchwały i z tego przynajmniej dokumentu, który ja otrzymałem na maila, nie wynika, żeby RIO w jakimkolwiek sposób, no, że tak powiem, zapoznało się w ogóle z tym pismem. W związku z tym moja propozycja jest taka, żeby pan przewodniczący po prostu zażądał opinii prawnej co do tego orzeczenia i przedstawił na sesji kolejnej, jak ta opinia będzie się odnosiła do tego orzeczenia RIO w kwestii tej nieważności uchwały. Jeżeli Rada uzna wtedy, że ta na podstawie tej opinii prawnej, że jest szansa na odwołanie się do sądu administracyjnego, Rada powinna wtedy tą sprawę rozpatrzyć i podjąć odpowiednie decyzje. Dlatego moim zdaniem tutaj rola należy do pana przewodniczącego Rady i mój apel jest, aby z tego po prostu skorzystał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Chcę ustalić termin sesji. Tak, jasne. Ja chciałbym się odnieść do słów pana Wełniaka, bo... Tak, jeśli mogę, bo jeżeli... Bardzo proszę, proszę bardzo pan Stanisław. Bo powiem tak, ja przeczytałem to pismo, właśnie nie wiedziałem, kto był autorem. Jak widzę, był autorem pan przewodniczący, tak? W imieniu całej Rady, więc ja bym prosił, nie ma pana przewodniczącego, ale żeby na przyszłość nie pisał w imieniu całej Rady, bo ja pod takim pismem bym się nie podpisał, bo jego treść jest trochę zbliżona do tej treści, jak ten wniosek. Nie wiem, czy państwo czytali to pismo, ale naprawdę jest bardzo słabo merytorycznie przygotowane i nie dziwię się, że Regionalna Izba Obrachunkowa w ogóle się tym nie zajęła. Dziękuję bardzo. I proszę, jeszcze raz podkreślam, żeby na przyszłość, uważam, że pan przewodniczący sam takich pism nie powinien pisać, jeżeli to jest pismo jego, bo nie wiem, czy to jakieś grupy radnych, czy podpisany jest pan przewodniczący, ale nie powinien występować w imieniu Rady bez konsultacji z Radą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałabym ustalić od razu termin sesji nadzwyczajnej. Na razie, no tak, tak, wznowienie, bo to powinna w poniedziałek, słuchajcie. Wznowienie sesji nastąpi 9 grudnia o godzinie 15. Czwartek. A jeszcze jakiś inny, panie Łukaszu, a idzie jeszcze inny dzień w tym następnym tygodniu, w tym kolejnym Jeśli bym mógł, bo ja prosiłem o przesunięcie sesji na dzisiejszy dzień. Ostatnio też miałem kłopot z dotarciem, prosiłem o zdalną, oczywiście było zignorowane, ale okej, poradziłem sobie. Prosiłem na dzisiejszy dzień. Nie było takiej możliwości, bo większość radnych nie mogła. Dzwoniłem do przewodniczącego, więc zrobiłem wszystko, żeby przełożyć na wczoraj.
W sensie, że na środę, bo na środę była zwołana. Propozycja burmistrza też była pierwszy lub drugi, więc prosiłem bardzo o drugiego. Nie było takiej możliwości, jednak spotykamy się w czwartek, tak jak prosiłem. Ja wczoraj wszystko poprzekładałem, a naprawdę dużo, zresztą to nie jest istotne, poprzekładałem. Wróciłem się z drogi, bo się dowiedziałem po godzinie 13, że sesja się nie odbędzie. Teraz proszę bardzo o to. Dziewiąty, tak? Dziewiąty to czwartek, tak jak dziś. Propozycja jest o godzinie 15 w czwartek. Dobrze, to przedyskutujmy, bo może na przykład, jeżeli nie piątek, myślę, czy nie mogłaby być to... Moment. Może być też poniedziałek. Proszę? Poniedziałek? Dziewiątego. A czemu ma być? Rozmawiamy teraz. Janusz też proponuje inną... Przepraszam, kochani. Pan przekłada sesję ze względu na mecze sportowe i moi wakacje. Razem ustalmy, spokojnie. Proszę bardzo, pan Krzysztof. Panie burmistrzu, jeszcze raz proszę. Do poniedziałku przyniesiemy panu naszą propozycję. Jak my to widzimy i myślę, że najpóźniej do poniedziałku będzie miał pan to. Na pewno na biurku, w sekretariacie będzie leżało. Mogę skończyć? Sesja nadzwyczajna. Pani przewodnicząca, niech będzie dziewiąty, po prostu no nie przyjadę. Dziewiątego o godzinie 15 wznowimy obrady sesji. Pani przewodniczącej. Bardzo proszę. Pani przewodniczącej, że... Ustawowo jesteś zwolniony z pracy, nie gadaj. Proszę bardzo. Jestem zobowiązany poinformować panią przewodniczącą i koleżanki i kolegów radnych, że 9 nie będę, ponieważ wyjeżdżam do Berlina. Córka ma poważne problemy zdrowotne i także tam jest nasza obecność jako rodziców konieczna. Dziękuję bardzo, panie Henryku. Bardzo proszę panią burmistrz. Proszę państwa, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Nie wiem, czy wszyscy mieszkańcy, ale ja jako ktoś nie mieszkam, ale spędziłam tutaj całe swoje zawodowe życie i jestem porażona. Proszę państwa, czy państwo wiecie, co państwo zrobiliście w tej chwili? W tej chwili zablokowaliście budżet miasta. Pani skarbnik, to ja dziwię się, że jeszcze nie dostała zawału. No, pana śmiech był też dość... Oczywiście, a czyja? Proszę państwa, przecież w czasie przerwy wypracowaliśmy kompromis, który pozwoliłby z jednej strony na dogłębną dyskusję w sprawie funduszy norweskich, z drugiej strony uruchomiłby fundusze miasta. Ja naprawdę chylę czoła przed tymi radnymi, którzy wykazali zrozumienie i zrozumieli, jak ważna to jest sprawa. Dyskusje na temat tego budżetu są ucinane. Dyskusje na temat tego, jak powinniście państwo dalej pracować, są no, na poziomie wniosków, które prawnik kwestionuje. Natomiast bez przerwy słyszymy tutaj, ja mogę tego nie słyszeć, ale mieszkańcy słyszą o tym, jak radni, jak są obcinane kompetencje radnych, jak państwo nic nie możecie, jak nie macie zaufania. Ja pozwolę sobie postawić taką tezę, że mieszkańców to może po prostu nie interesować. Mieszkańców interesuje to, czy na czas pieniądze pójdą do odpowiednich instytucji. Mieszkańców interesuje to, czy miasto będzie mogło płynnie realizować swoje finansowe zobowiązania. Czy naprawdę to jest takie trudne do zrozumienia, proszę państwa? W tej chwili odłożyliście sprawę, przyjdziecie z funduszami
które rzeczywiście, tak jak tutaj pan powiedział, dotyczą tak naprawdę budżetu 2022 roku. A co teraz z budżetem 2021? Przecież mówiliśmy wyraźnie chyba z 5 razy na tej sesji, że to znalazło się w WPF-ie nie zamyka absolutnie dyskusji nad budżetem dotyczącym Norweski, że cały czas ta dyskusja może być otwarta. Trzeba było tylko przegłosować te zmiany, które są niezbędnie potrzebne do tego, żeby miasto funkcjonowało, a do dyskusji siadamy w poniedziałek. Pani burmistrz, mieszkańców jeszcze interesuje to, czy nie będą pieniądze marnowane. To też trzeba dodać. Powiem pani tak, od kilku dni, już mówiłem to wcześniej, od kilku dni było wiadomo i prosiliśmy, było przekazane, żeby wycofać z WPF-u wszystkie fundusze norweskie, zostawiamy tylko multiopiekę i przedszkole. I byłoby 15 minut i po sprawie. Nie chcecie tego zrobić. Tutaj padło potwierdzenie, że jeżeli będzie już przegłosowane, będzie to już dobra wola pana burmistrza, który albo zdejmie, albo nie zdejmie danej inwestycji z funduszy norweskich. Zaufania aż takiego nie mamy do pana burmistrza, bo może być wykazać się takim inicjatywą, że powie tego, tak jak już wcześniej powiedziałem, że tego nie, tamtego nie. Dlatego my się po prostu zabezpieczamy i asekurujemy. I nie może pani nam powiedzieć, że nie chcemy dla dobra mieszkańców. Właśnie dla dobra mieszkańców to robimy, żeby te niektóre inwestycje, które nie oczekują mieszkańcy, były wycofane. Bardzo przepraszam. Chcę przerwać sesję 37. Jeżeli ktoś chce jeszcze podyskutować, to bardzo proszę po zamknięciu. Przerywam 37. sesję. Dziękuję. Ile, panie burmistrzu, czekamy? 2 miesiące, czy tam 1,5 miesiąca z tymi propozycjami wykreślenia, tak? Mniej więcej. I cały czas nie potraficie tego zrobić. Wychodzicie, ignorujecie. Tak to wygląda naprawdę.